Ja Cię witam na moim live'ie z ekspertami, z fachowcami w temacie noszenia dzieci, rozwoju dzieci i wszystkiego, co z takimi maluchami jest związane i co też jest w kręgu zainteresowań moich. No, współpraca pomiędzy doradcami noszenia dzieci a fizjoterapeutami to jest taka zupełna podstawa. To jest to, bez czego my pracować nie możemy i nie potrafimy, bo po prostu bardzo wiele z Waszej wiedzy jest nam potrzebne. Także witam serdecznie. Ja myślę, że Pawła nie trzeba przedstawiać. Ja jestem fizjoterapeutą i zajmuję się rozwojem małych dzieci. I nie tylko. Różnymi innymi rzeczami. Dzisiaj chciałabym przede wszystkim porozmawiać na tematy związane z noszeniem dzieci, bo to jest ten temat, który mnie najbardziej interesuje i najwięcej też mam nadzieję interesuje tych wszystkich, którzy dzisiaj przyszli, a już jest prawie 200 osób na live, także to jest całkiem konkretna liczba, mój rekord chyba, jeśli chodzi o live na stronie. I spotykamy się nie bez powodu w tym tygodniu. To jest Europejski Tydzień Noszenia Dzieci, którego tematem przewodnim jest czwarty trymestr. Czym jest czwarty trymestr? Ja wczoraj już troszkę na ten temat powiedziałam, bo wczoraj odbyła się Szkoła Noszenia, to jest taki mój live cotygodniowy. Natomiast z punktu widzenia fizjoterapeuty, z punktu widzenia fachowca, który na tym rozwoju dzieci, zwłaszcza tych najmniejszych, zna się najlepiej, czy mógłbyś parę słów na temat czwartego trymestru powiedzieć? Jakie on ma znaczenie dla dzieci? Tutaj dla zwolenników teorii czwartego trymestru i dla przeciwników teorii czwartego trymestru mam dobrą wiadomość, a dla jednych i dla drugich. No, w Polsce troszeczkę tak jest, że zawsze trzeba być w opozycji do czegoś, a tutaj się okazuje, że to doskonale można połączyć, dlatego że nie ma czegoś takiego jak czwarty trymestr, ale dobrze, że się o tym mówi i że to się tak nazywa, dlatego że takim noworodkiem i dzieckiem do mniej więcej przełomu trzeciego, czwartego miesiąca warto, ze względu właśnie na to dziecko głównie i na nasze zagubienie też opiekunów, położnych, rodziców itd., itd., warto zajmować się troszeczkę inaczej niż tym dzieckiem, które już jest starsze. Ja nie mówię inaczej, żeby się bardziej opiekować albo mniej się opiekować, tylko żeby uszanować odrębności fizjologiczne i tutaj pod tym, w tym znaczeniu ludzie, którzy mówią o czwartym trymestrze, mają w cudzysłowie rację, że te odrębności fizjologiczne są, tylko że tutaj mam, tu już zaczynają się schody. Dlatego, że zupełnie inne ma cechy noworodek, zupełnie inne cechy ma dziecko w drugim miesiącu. My to nazywamy okresem błędów i wypaczeń pierwszym, okresem błędów i wypaczeń w życiu małego człowieka. A zupełnie inne cechy fizjologiczne prezentuje dziecko na przełomie trzeciego i czwartego miesiąca. I tutaj, jeżeli chodzi o noworodka, czym innym jest dziecko w pierwszych dobach, wietrze, szczególnie doradczynie laktacyjne doskonale wiedzą o czym mówimy. I dule, i te osoby, które mają to małe cudo w rękach zaraz po urodzeniu. A kim innym jest zupełnie dziecko tygodniowe, dziesięciodniowe. Więc tutaj zgadzam się z jednymi i z drugimi, tylko z gorącą prośbą, żeby nie tworzyć na tej bazie, na tej kanwie tych wszystkich teorii i tych haseł, żeby nie tworzyć jakichś filozofii, które zamykają nas na argumenty innych osób i zamykają nas na rzeczywiste zrozumienie odrębności fizjologicznych takiego małego dziecka. Otóż tutaj na koniec dnia jestem strasznie gadatliwy, więc od razu Was przepraszam za to. Natomiast tutaj też trochę się odniosę i trochę nawiążę, być może o tym będziemy mówili potem do takiej teorii, że noworodka i wczesne niemowlę trzeba traktować, że trzeba mu stwarzać środowisko takie, jakie miało w łonie matki. I wtedy, uwaga, teoretycznie tak,
ale w tym sensie, że ma tam być po prostu all inclusive, siedmiogwiazdkowy w Emiratach Arabskich. Czyli my musimy się dostosować do tego dziecka, a nie to dziecko dostosowywać do nas. I to jest dramatycznie trudne i to jest najtrudniejsze w tych zderzeniach różnych specjalistów, którzy się zajmują dziećmi, tak? Bo doskonale wiecie, że są specjaliści od snu, którzy każą trenować dzieci, są specjaliści od żywienia, którzy każą tam karmić nie częściej niż co 3 godziny. Jakbyście pojechali do Francji, to byście usłyszeli, że nie częściej niż co 4 godziny, żeby matka się mogła wyspać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko to są banialuki. Ok? Banialuki w tym sensie, że owszem, musimy mieć pewne ramy, ale te ramy są bardziej świadomością właśnie tych tej specyfiki fizjologii małego dziecka. I zaraz powiem kilka przykładów, a nie mogą się opierać na tym, że każde dziecko musi jeść co 1,5 godziny, co 2 godziny, co 3 godziny, każde dziecko trzeba nosić, nie nosić, każde dziecko ma przesypiać całą noc, ma nie przesypiać całej nocy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo te okna tolerancji na odrębności fizjologiczne są tak duże, że dorosłe osoby sobie z tym nie radzą. I dam wam przykład, zaraz ci tam dojść do głosu, przepraszam, ale to zawsze. Ja jestem dosłownie. Dam wam przykład. Gdzieś tak między 2012 i 2015 Amerykańska Akademia Medycyny Snu wyrzuciła na rynek bardzo dużo bardzo ciekawych publikacji, które nam troszeczkę uratowały życie w tym sensie, że naprawdę i to każdy, kto się zajmuje małymi dziećmi, a przede wszystkim rodzice mogą powiedzieć, że no nijak się nie da dojść za dzieckiem, które po prostu raz się budzi częściej, raz się nie budzi, raz się budzi co 1,5 godziny, a jak się wydaje, że już jest fajnie, to albo że mam cudowne dziecko, bo się w ogóle nie budzi, to w 3 miesiącu zaczyna się znowu budzić i kicha. Tak? Otóż w preambule, to jest dziwne słowo, ale w takim wstępie do jednej z publikacji oważ Amerykańska Akademia Medycyny Snu napisała coś takiego, że drodzy czytelnicy, dajemy wam do ręki taką wiedzę, którą zdobyliśmy na podstawie kilkunastu lat badań nad snem małego dziecka i nie tylko. I nie dajemy wam gotowych rozwiązań, tak dokładnie było napisane, dlatego że po prostu ich nie ma. I dajemy wam tylko wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań hormonalnych, jakichkolwiek innych biologicznych regulacji snu małego dziecka z jedną ważną uwagą, którą powinniście wziąć pod uwagę. To znaczy, uwaga, zaczynam mieszać, ale nieważne. Musicie wziąć pod uwagę jedną rzecz. Dla dziecka od 0 do 4 miesiąca życia nie ma żadnych reguł. Żadnych. I ktoś, kto uważa na przykład, że jest w stanie wyregulować sen miesięczniaka, dwumiesięczniaka, trzymiesięczniaka, jeżeli bardzo się postara wytrenować ten sen, to uwaga, niestety mu się uda. Ok? Ale chciałbym podkreślić to niestety. Dlatego, że nawet nie wyobrażacie sobie, jak trening małego dziecka na okoliczność jedzenia, tak, z dłuższymi albo krótszymi odcinkami czasu między jednym i drugim karmieniem, albo ilością snu naraz, tak w nocy, tak żeby wszyscy się mogli wyspać, albo cokolwiek takiego, nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to dewastuje naturalne mechanizmy regulacji organizmu małego dziecka. I być może nie zauważamy konsekwencji bardzo dramatycznych w tym pierwszym okresie życia, ale na przykład fizjoterapeuta, a już na pewno neurolog albo pediatra, daj Boże, od razu oczyma duszy widzi, co się dzieje z układem synaptycznym, z układem dendrytycznym, z tkanką glejową u takiego małego dziecka, z regulacją układu hormonalnego, z regulacją trawienia, układu oddechowego, nerwowego i w ogóle. A i tam się dzieje rewolucja francuska. Jeżeli jeszcze doładujemy jakimiś armatami nasze własne pomysły, które są zazwyczaj niefizjologiczne, to naprawdę... Naprawdę uwaga, dlatego że my do końca nie wiemy, jakie odroczone konsekwencje to majstrowanie w życiu małego dziecka
przyniesie za jakiś czas. A takie konsekwencje fizjolodzy, którzy zajmują się rozwojem małego dziecka, wskazują bardzo konkretnie. Łącznie z zaburzeniami uwagi, organizacji przestrzeni, różnych innych kwestii percepcji zmysłowej, czyli wzrok, słuch, organizacja słuchu, organizacja widzenia. Ktoś może mieć dobry wzrok albo dobry słuch, ale wypierać niektóre rejestry z tych bodźców zmysłowych tylko dlatego, że w jakiś sposób namieszaliśmy zupełnie bez sensu na samym początku życia. I teraz spróbuję podsumować. Dlatego cieszę się i cudownie, że powstał ten termin czwarty trymestr ciąży, tak? Ale to nie do końca jest prawda. W związku z tym, jeżeli chcecie używać czwarty trymestr, używajcie go, dlatego że to nakazuje ludziom zwracać szczególną uwagę na konieczność dostosowania się do regulacji biologicznej i regulacji dnia, regulacji emocji, w ogóle wszystkiego, takiego małego bachora. Natomiast z punktu widzenia neurofizjologii to nie jest czwarty trymestr ciąży, tylko to jest pierwszy trymestr nowego życia. I żeby wytłumaczyć, my nie mamy temu dziecku stwarzać warunków, jakie miało w łonie mamy, tylko mamy z całym szacunkiem dla neurofizjologii, dla biologii, stworzyć w tym pierwszym trymestrze życia optymalne warunki dla tego dziecka, żeby zdołało się w optymalny sposób zaadaptować do nowego życia. Czyli nie wolno nam, już mówię dlaczego, na przykład spowijanie. Okay? Czasami to jest najprostsza jakaś droga do uratowania życia mamie i tacie. Tak? I wtedy uwaga, i wtedy na tę jedną noc, na te dwie noce, kiedy po prostu już wszyscy strzelają sobie w głowę, bo już podpierają sobie rzęsy zapałkami i naprawdę nie są w stanie wytrzymać tego fizycznie dalej, zróbcie to, jeżeli to wam uratuje życie. Ale uwaga, tego typu rzeczy, które nie są fizjologicznie tak jakby dedykowane takiemu małemu dziecku, nie wolno stosować jako standardu postępowania. To samo dotyczy szumu, to samo dotyczy, nie wiem, wody cieknącej z kranu, to samo dotyczy, nie wiem, skakania i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które ratują was jako rodziców, jako specjalistów w chwilach, kiedy sobie nie dajemy rady. Ale gorąca prośba każdego, kto od nas, od ludzi, którzy wiedzą, co tam się dzieje w głowach i w ciałach tych małych dzieci, od strony naprawdę bardzo, bardzo, bardzo profesjonalnej czy bardzo głębokiej neurofizjologii, prośba, żebyście nie traktowali tych rzeczy jako standardu postępowania, czyli jak już się wyśpicie i te dziwne pomysły dadzą wam chwilę wytchnienia, to godzinę później natychmiast szukacie kogoś, kto wam wytłumaczy, dlaczego tak jest. Dlaczego u waszego konkretnego dziecka, nie u kogoś innego. Nie, że wszystkie dzieci tak mają, wszystkie dzieci płaczą, tratata, to są banialuki. Nie wszystkie. Jeżeli poszukamy, to przyrzekam was, w ułamku procenta rzeczywiście czasami wszyscy rozkładają ręce, bo to jest tak niezwykłe zjawisko, takie małe dziecko, tak? I nie dajemy rady, tak? Ale ciągle szukamy, zawsze znajdujemy jakieś rozwiązanie, wcześniej czy później. I te proste rozwiązania, które ratują nasze życie, tak? Czyli rodziców, opiekunów, specjalistów, tak jak powiedziałem, gorąca prośba, żebyśmy traktowali jako ratunek dla nas, a nie rozwiązanie problemu dziecka. Dobra? Ja teraz jeszcze spróbuję to odnieść do noszenia dzieci. Myślę tutaj o tym noszeniu właśnie w chuście w tych pierwszych tygodniach. Czy też mamy to traktować jako ratunek dla nas? Bo ja znam tą teorię czwartego trymestru od strony noszenia dzieci, no bo tym najbardziej się interesuję, tym się zajmuję, jako
jako stworzenie dziecku jak najmniej stresującego środowiska. Myślę tutaj o eliminacji bodźców zewnętrznych, bo te bodźce są zwykle takim sygnałem, że no, dziecko nam coraz bardziej rozstrajają. Stworzenie jak najbardziej spokojnego, stonowanego środowiska po to, żeby ta ilość kortyzolu była minimalna i żeby ten maluch miał czas się dostosować do zmieniającego się świata wokół niego, bo to każdy dzień jest tak na dobrą sprawę inny. Ależ to jest co najmniej na 4 godziny mówienia. Słuchajcie, to jest strasznie fajny temat, dlatego że kortyzol nie tylko zabija, on mobilizuje, natomiast nie wolno, czyli to jest taka, to jest taka wiedza, którą trzeba mieć z tyłu głowy, ale nie wolno jej używać jako argumentu. Tak? Czyli każdy stres, każdy stres małego dziecka działa na nie nieprawidłowo, to znaczy w sposób dewastujący. Przepraszam, łyka herbaty. Dewastuje jego potencjał, każdy stres. Tak? Nie ma czegoś takiego, że stres małe dziecko mobilizuje. Być może stres mobilizuje sportowca, ale też uwaga, nie wszystkich, tak? Bo niektórzy się spalają. Nie przenośmy tych samych rzeczy na małe dzieci, które być może dotyczą, nie wiem, superkomandosów albo kogokolwiek takiego. Jeszcze chcę zwrócić uwagę, że zazwyczaj ci, których mobilizuje stres, potem mają, tak jak na przykład wojskowi, potem mają zespół stresu pourazowego, tak? Więc przyjmijmy, że każdy stres zabija. Okay? W cudzysłowie oczywiście, nie dosłownie, ale też trochę w cudzysłowie, dlatego że między innymi mówię o takich zjawiskach jak apoptoza, czy dojrzewanie sieci dendrytycznej, czy neuronalnej u takiego noworodka i małego dziecka. I im więcej jest tego stresu, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna tego stresu, bo dziecko odbiera każdy stres tak samo, czy to jest ból, czy to jest lęk, układ nerwowy noworodka i niemowlęcia reaguje dokładnie tak samo. Używa tych samych mechanizmów adaptacyjnych i tych samych mechanizmów obronnych, na to trzeba zwracać uwagę. I teraz a propos noszenia. To jest fajna rzecz, bo nie ma żadnych powodów, dla których mielibyśmy nie nosić. To jest bardzo ważne zdanie, ja je podkreślę. Podkreślimy. Nauka nie znajduje żadnych powodów, żeby nie nosić dziecka, jeżeli ono tego potrzebuje. Okay? Bo niezależnie od tego, ile ten stres spowodowany leniwym pasażem jelitowym, jakimiś problemami z wchłanianiem jelitowym, czy problemami w ogóle ze strony układu pokarmowego, ulewaniem Bóg wie czym, jeżeli to trwa 2 miesiące, to dziecko 2 miesiące potrzebuje noszenia. Okay? Jeżeli to trwa tydzień, to dziecko potrzebuje przez tydzień noszenia. Dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa w ten sposób, jakbyśmy to zdefiniowali, i poczucie pewności sytuacji, takiej pewności, że zawsze ktoś mu pomoże, ewentualnie po prostu zrozumie. To dorośli mężczyźni to właśnie tacy są, dokładnie, tak? Że jak ktoś go zrozumie, to się czuje pewny i tak dalej. To temat na zupełnie inne spotkanie. Natomiast to jest właśnie to, więc nie ma czegoś takiego, że mogę nosić tyle i tyle dziennie. Nie ma przeciążenia bliskością. Ok? Dobrze. Dobra, a jak to odniesiesz? Bo teraz bardzo dużo pytań wśród tych pytań, które zadawali uczestnicy dzisiejszego spotkania. Było też pytania o to, czy już noworodka możemy nosić w chuście. Ja znam odpowiedź na to pytanie, bo ja to powtarzam jak mantrę czasami. Natomiast chciałabym, żeby to też wybrzmiało od ciebie. Noworodka można nosić w chuście, tylko trzeba to umieć.
Możesz jeszcze raz powtórzyć? To jest bardzo ważne zdanie. Noworodka, nawet dziecko urodzone przedwcześnie, można nosić w chuście albo w tym, co nam ułatwia to noszenie, tak? Bo są różne pomysły na świecie na noszenie małych dzieci. Można, tylko naprawdę trzeba to umieć. To jest wyższa szkoła jazda, to jest Monte Everest. Tutaj nie ma reguł betonowych. Musimy wziąć pod uwagę nie tylko cechy noworodka i jego, pewnie wrócimy do tego tematu, mechanizmy adaptacyjne, okay? I to dotyczy i krążenia, i oddychania, i w ogóle wszystkich innych historii, czy na przykład takich cech neurobiomechanicznych, tak? Czyli w jaki sposób jego ciało reaguje na obciążenie grawitacyjne, bo wtedy zupełnie inaczej dostosowujemy, to jest bardzo indywidualna sprawa, i wtedy zupełnie inaczej dostosowujemy techniki noszenia dedykowane temu noworodkowi, ale uwaga, i to jest bardzo często ignorowane, a nie powinno, to jest fundamentalny warunek takiej radości z tego noszenia, to jest to, że również cechy psychofizyczne osób, czyli rodziców, którzy noszą dziecko, są tak samo ważne jak cechy noworodka. Ja tam tylko jeszcze jedną uwagę i będę starał się skracać te moje wypowiedzi, obiecuję. Natomiast jedną uwagę, bo mówiłem, że nie ma, nigdy nie ma dosyć bliskości, jeżeli szanujemy sygnały dziecka, ok? Bo dziecko bardzo często, w bardzo czytelny sposób, dla kogoś, kto się tym zajmuje, to jest z odległości 2 kilometrów widzimy, że dziecko nie chce być przytulone. Tylko uwaga, drodzy rodzice, jeżeli mogę wam coś powiedzieć, to, że dziecko w danym momencie nie chce być przytulone, to wcale nie znaczy, że was nie kocha albo nie chce być przytulane. Tylko ono po prostu w tym momencie albo ma za gorąco, albo nie wiem, albo coś tam. Wszystko mi jedno. Każdy powód jest dobry, albo jest za długo, albo nie wiem. Wszystko jedno. Z jakiegokolwiek powodu, jeżeli dziecko pokazuje wam, że odwraca twarz, albo się odpycha, albo cokolwiek innego, to wcale nie znaczy, że wam się coś nie udało, tylko musicie zapytać siebie i dziecka, dlaczego tak jest. Więc albo najpierw spróbujcie zmienić pozycję dziecka, bo to być może to znaczy, że jest mu po prostu niewygodnie, tak? I uwaga, jedno dziecko będzie się prężyło strasznie, a inne dziecko się zwinie w kulkę. Każde ma do tego prawo, dlatego że każde z dzieci, tak jak już wspominaliśmy, ma zupełnie inne mechanizmy adaptacyjne i zupełnie inne adaptacje antygrawitacyjne, tak? Czyli zupełnie inaczej reagują ciała dzieci bardziej niskonapięciowych i luźnostawowych i tych bardziej sprężystych, tak? Inaczej reagują dzieci te z górnej półki, jeżeli chodzi o wzrost i wagę, inaczej reagują dzieci te takie tycie. I to musimy wziąć pod uwagę. I jeżeli za każdym razem wszystkie warsztaty dla fizjoterapeutów albo rozmowy z lekarzami kończymy czymś takim, że zasady zasadami, ilość pokarmu, podaż dobowa pokarmu i tak dalej, takie różne parametry, czy ilość snu, to jest strasznie ważne, ale jeżeli dziecko wykracza poza te granice, to warto się tego dziecka posłuchać, okay? Bo to znaczy, że ono dokładnie tyle tego potrzebuje, więc jeżeli, i to się tyczy wszystkiego, tak? Każdych aspektów, więc co do noszenia, można nosić każde dziecko, tak jak powiedziałem, tylko trzeba to umieć. I trzeba się za każdym razem zastanowić, czy to, że nosimy dużo, to jest kwestia potrzeby dziecka, czy to jest kwestia potrzeby mamy albo taty. Ok? I teraz uwaga. Potrzeba mamy i taty jest tak samo ważna, jak potrzeba dziecka. To jest tak, bo rodzic spokojny, szczęśliwy, w miarę zrównoważony, bo nie ma zrównoważonych rodziców, zdaje się, mniej lub bardziej zaangażowany, ma takie same potrzeby jak małe dziecko i jeżeli
rodzic jest w zgodzie ze sobą samym, nawet jeżeli nie do końca wszystkim dookoła się to podoba, to dziecko to lepiej przyjmie i lepiej się do tego zaadaptuje, niż jeżeli rodzic ma walczyć ze sobą albo robić coś na pokaz, albo robić to będąc przymuszonym do czegoś. Okay? Tutaj wkraczamy w zupełnie inne rejestry i być może dobrze by było przegadać to z jakimś psychologiem. Wiadomo, że fizjoterapeuci są najlepszymi psychologami, to jest oczywiście żart, ale to jest fundamentalna rzecz i tak jak mnie uczono, miałem bardzo fajnych nauczycieli i niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzam, czy nie, wiele im zawdzięczam. Mnie uczono, że najpierw jest to, a potem są mięśnie. I to jest bardzo ważne. Więc jeżeli ta potrzeba noszenia wynika bardziej z potrzeby rodzica, uwaga, to jest uzasadnione biologicznie i to jest usprawiedliwione, ale szczególnie wtedy prosimy rodziców o uważność na te sygnały dziecka. Zmiana koloru skóry, napięcie mięśniowe, czyli staje się bardzo sztywne albo staje się bardzo wiotkie. Albo na przykład jeżeli kładąc się na rodzica śpi cały czas i w ogóle się nie budzi, okay? To wcale nie znaczy, że jemu jest dobrze. Tak? Musimy sprawdzić, jak jest tętno, jak wygląda jego oddychanie i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie na przykład na oddziałach neonatologicznych, tam gdzie jest dopuszczone noszenie małych dzieci w jakichkolwiek akcesoriach, czy w chustach, czy w specjalnych takich utulaczach i tak dalej, i tak dalej. Musimy na to zwrócić uwagę i my zwracamy na to uwagę, więc gdyby któryś z Państwa, któryś z rodziców albo doradców chustonoszenia albo dul i tak dalej, tak, przepraszam, jeżeli nie wymieniam wszystkich specjalistów, jeżeli ktoś przypatruje się takimi oczami rodzicom na oddziale neonatologicznym, to nie dlatego, że my chcemy was sprawdzać, tylko my patrzymy na dziecko, bo nam jest łatwiej wyłapać te takie podstawowe sygnały, czy behawioralne, czy związane z reakcjami układu autonomicznego, czy układu błędnego, czyli kolor skóry, czas powrotu, krążenia i tak dalej, i tak dalej. No jest mnóstwo sygnałów. Łatwiej jest nam wyłapać te dzieci, które nie dość dobrze już się adaptują do tego. I jeżeli ktoś z nas podejdzie i zaproponuje wam przejęcie dziecka, czy zakończenie tego, to proszę spróbujcie to zrozumieć właśnie w ten sposób, że zauważyliśmy, że dziecko, że jego organizm, to nie ono, że was, to nie to, że was nie kocha, tak? Czy zabieramy wam to szczęście i tak dalej, tylko organizm, fizjologia nie wydala już. Po prostu tak jakby dziecko powoli wyczerpuje swoje mechanizmy adaptacyjne i warto temu dziecku na chwilę dać spokój, okej? Okay? Czyli można noworodki i wcześniaki nosić. Nauczmy się tego i wtedy to będzie bezpieczne dla wcześniaków, dla noworodków i dla małych dzieci. I wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne, tylko żeby nie robić tych błędów, co robiono jeszcze kilkanaście lat temu.